Dziś pokażę Wam, w jakich sytuacjach używam smyczy typu flexi. Po pierwsze, świetnie sprawdzi się u szczeniąt, które jeszcze nie potrafią chodzić na smyczy. Takie maluchy chętnie podążają za człowiekiem, a flexi umożliwia im większą swobodę. Oczywiście przy szczeniakach wybieram najmniejszy model flexi i łączę go z szelkami. Taka smycz świetnie sprawdzi się również podczas socjalizacji w miejscach, gdzie nie możemy puścić psa luzem. Używam jej również, kiedy biorę moje dorosłe psy na spacer w zatłoczonych miejscach. To również mój must have w podróży podczas szybkich postojów na trasie. Flexi używam także dla moich dorosłych psów, kiedy muszę ograniczyć ich ruch, na przykład po kontuzji. Tego typu smycz nie sprawdzi się u psów, które bardzo mocno ciągną. Nie znaczy to jednak, że sama w sobie jest zła.